Admirosie, nasze zapasy drewna są coraz mniejsze. Co zrobimy z tym fantem? O nie, myślę, że widzowie powinni nam jakoś pomóc. Jak mogą nam pomóc? Wiesz co, jest tylko jedna opcja. Muszą nam wysłać swoje patyki. Każda subskrypcja to jeden patyk więcej dla naszego statku i dla naszego ogniska. Dobrze, przekazuję wiadomość. Wysyłamy butelki kosmiczne na Ziemię, żeby przekazać im tę nowinę. Dobrze, Admirosie, słuchaj. Dzisiaj robimy bardzo prostą rzecz. Odpalamy racę ratunkową. Don't mess with my crew. I wiesz co jest zabawne? Na górze mamy potwory. Zalęgły się tu i... No, i trzeba... Rzecz, teraz ja... O, nie spadłem, trzeba. Halo, głupie drabiny. No. Raz, dwa, trzy, dobra. Oczyściłem, nieważne. Tu było więcej tych potworów, ale znikło. Wiesz, że ja spadłem i jeszcze piętro niżej? Jak to jeszcze piętro niżej? No to nie wiem, jakoś tam wyszło. Tak, tu możemy niżej, a my tu nie byliśmy niżej. Nie byliśmy tutaj? Nie, nie byliśmy tutaj, więc poczekaj. Zbuduj nam bezpieczny most. Ja tu ogarnę. Ja w życiu nie umiem schodzić w Minecrafcie w dół, patrz, a ty takimi sztuczki nauczyłeś, że da się budować tak w dół. A da się, dobra. Wchodzimy, go, wchodzimy, zniszczyć pająka. FBI. Dawaj go, dawaj, nie mogę dosięgnąć, bo jestem za niski. Dobra. Zabity, leży, dobrze. Dobra, Admirosie. Tam nie wskakuj. Czemu? Bo tam spadniesz jeszcze niżej. Okay. Zrobimy to taktycznie. Wow. Dobra, gotowy jesteś? Czekaj, 3, 2, 1, go! Wchodzimy! Ja, gincie! O, dawaj, dawaj go! Dobra, o! Dobrze, dobra, poszło nieźle. Niżej mamy ogórka, już tam widzę ogórka. Co my zupa grzybowa! Jajko! I zasadźmy jajko! Ej, zasadźmy jajko! Wyrosną może z tego kury! Ej! Ale nie, nie w tym miejscu! Nie tu! Ej, w ogóle... Mogę zjeść zupę grzybową, czy jest coś do czegoś potrzebne? Nie no, zjedz sobie, nie krępuj się. Dobrze. Tam jest! Jak... Ile tam jest creeperów? Co jest? Ej, jak anulować strzelanie z łuku? Zmień na jakiś inny item. O, dziękuję. Tam jest 20 milionów creeperów chyba. Wybuchajcie, creeperzy. Creeperzy. Wybuchajcie, creeperzy. Dobra, ja tu... A! Spadłem tu! Wybuchłem! Idę ci pomóc! Jeszcze szkielet pomóż jest! Pomóż mi! O, dobra, dobrze jest. A. Nie jest dobrze. A. Elko. To jest ten moment, kiedy ja go zabijam i taki, tak, uratowałem go, tak! Ej, tu potwory nam się zrespiły! Chcesz mi coś o czymś powiedzieć? Że wybuchłeś? Nie, ja nie wybuchłem. Ja nie lubię szkieletów. Ale nie lubię, kiedy nie mam nic przy sobie, żadnych itemów. Dobrze, wezmę twoje itemy, żeby nie leżały sobie tak, bo trochę szkoda, żeby one tu leżały. Admirosie! Andrzeju! Co jest? Zginąłeś przed rajem. Przed czym? Przed rajem zginąłeś, bo... Rajem itemowym? Bo tutaj jest pszenica i... Chyba melony. Ej, bo ja się zgubiłem na stacji kosmicznej. Dobrze. Help me. Wezmę A, dobra, widzę cię. Wezmę to, co trzeba stąd i pójdziemy. Dobra, kradniemy farmę, nie? Kradniemy farmę i już idę do ciebie. Melony, mamy melony, nie? I dzięki temu... Siemanko. Wbiłem tutaj właśnie przez... tak się strasznie jasno się zrobiło. Co ty masz za jakąś zbroję? Ej, a skafander kosmonauty znalazłem, wiesz? Daj mi kawałek skafandra, a nie, po mojej temy chociaż. Dobrze, proszę, masz hełm. O, dziękuję. Dobra, tu masz trochę kobla. Musimy wrócić z tymi itemsami, to jest teraz nadrzędny cel. Bo tam będzie mini szkielety przygodzie. Tam jest flaga. W sensie tam jest wełna czy coś. To flagę możemy z niej zrobić. Możemy flagę z niej zrobić, no tylko musimy to tam oczyścić. I to jest, no. Jestem genialny! Ej, co tutaj jest? Bo tutaj nie byliśmy jeszcze. Czy tam są potwory? Nie. Nie są skrzynki. Co tam jest? Pusta mapa i zepsuta płytka muzyczna. Okej. Okay. Tu możemy przejść. Jest. I jesteśmy. Shift naciśnij. Okej. Okay. I dobra, idź pierwszy, bo ja się boję, że są tam potwory. Dobra. Cześć, potwory. Nie ma żadnego. Nie ma? Bo zapaliłeś świeczkę. Zapaliłem się, ale była tu wcześniej świeczka. Słuchaj, patrz. Tutaj oświecę nasze... Wygląda jak grób jakiś. Naszą farmę po prostu. Pyk, wow. pyk. Sztuczne słońce zrobiłem. Tak, źle to postawiłem, wiem, ale to tam... To jest nieważne. Dobra, super. Czy ja tu zostawiłem motykę, czy nie?
Oczywiście, że nie. Mam pół serduszka, nie zabijaj mnie jeszcze raz! No jak to możliwe? Ile szkielet może mieć życia? Nie, był na hita, jeśli cię to pocieszy. Hej, hej. Gdzie ty jesteś? Jest. Jest. Andrzeju. Jesteśmy głuptasami, powiem ci. No co znalazłeś, powiedz. Bo my wodę możemy mieć od samego początku. Gdzie jesteś i co robisz? Powiedz mi. Na samym dole były kostki lodu. A jak zniszczysz kostkę lodu... No to ty jesteś to ogarniać. Ja nie zwróciłem uwagi, że one tam są. Jeszcze raz tak popatrzyłem się, widzisz? I mamy wodę, no tu masz kostki lodu. O lol. Tylko nie niszczyj, bo woda wyleci. Mieliśmy wodę od samego Mieliśmy początku? Mieliśmy wodę od całego początku, właśnie. O Boże. A ja tutaj umierałem z głodu. Pragnienia. Oj tam, słuchaj. Nie przejmuj się. Mamy wodę. Wiesz, co to oznacza? To oznacza tylko jedno. Super farma. Super farma. Tylko teraz nie spaść. Pyk, 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 pyk. No i elegancko. No słuchaj, teraz świat i ludzie. Oczywiście ja to naprawię, nie martw się. No bo tutaj wiesz, tak trochę nie można tak w kosmosie robić takich tak, rzeczy. Tak, tak w kosmosie tak. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra, pyk, pyk. I tutaj zostawiam wodę. No nie, jak zrobimy wodę, to robimy tak, 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 tak. Masz wiaderko i zniszczyć kostkę lodu i napełnić wiaderko. Dobra, super misja dla mnie. Super misja, myślę, że dasz radę. I dzięki temu zabiegowi właśnie w tym momencie jesteśmy fajnymi ludźmi. Oh yeah. Oh yeah, i tutaj mamy pumpkin seed, melon seedy, super, i dzięki melonom będziemy... Ej, bo ja nigdy nie niszczyłem kostki lodu. Łapką? Tak, łapką możesz. No okej. Okay. Możesz łapką na spokojnie. Jakby dobra, napełnij wiaderko wody. Czuję się minecrafterem teraz. Czuję się minecrafterem teraz, no. No to super, ja jestem dumny z ciebie, że udało ci się spełnić jakieś... nadrzędne cele. Ważne jest mieć właśnie jakieś cele, marzenia, te sprawy. Ale drewna dalej nie mamy, co jest najlepsze jest, nie? Co z tą wodą? Wylać tutaj? Nie, w sumie to... Ej, w sumie to nie musisz. No masz. W sumie to... Tak, w sumie to nie musiałeś. No, aha, to dzięki za super misję, której nie musiałem wykonać. Ej, no teraz tak pomyślałem, że ej, to w sumie nie musiałeś tego robić, ale... Ale dobra, nie przejmujmy się tym. Życie to śpiew, życie to taniec. Wow, wow, wow. Życie to... Dobra, idziemy, to będzie sobie rosło. To gdzie się rozdzielamy, tutaj? No ty idziesz po tamte dwa, ja idę po te dwa. Uważaj... Wow, ale rozdzielenie. Uważaj, żeby nie spaść. Okłamałeś mnie. Nie. Myślałem, że spadłeś. Spadłem. Nie spadłeś. Spadłem. Nie spadłeś. Czemu miałbym nie krzyczeć, jak spadłem? Bo nie wyskoczyło, że umarłeś. Ale umarłem, no jestem na łóżku. A, bo nie wyskakuje, faktycznie. Moje rzeczy. No nie, nie trochę. Tak. No nie. No patrz, tutaj jestem, ożywiłem się, elo. Nikt nie powiedział, że one będą z pułapkami. Kiedy mówisz mu uważaj i po trzech... Ale powiedziałeś uważaj, jak już spadałem. O, idź po tamto żelazo po prostu. To są takie dziury i one wyglądały niebiesko. Ja myślałem, że to nie jest niewidzialne i to było niewidzialne i się okazało, że... Tak. Nie wiem, co tutaj sprawdzaliśmy. Dobra, wiesz co, mam tutaj pomysł. Nie, ale chodź. Trzymaj chodź, żelazo, trzymaj chodź, żelazo może. Chodź, posłuchaj mnie, chodź. No dobra. O, niszczysz mi... Czemu musimy chodzić w takich niebezpiecznych miejscach? No? Oj tam, te idealnie, pa, bo tutaj nie ma przeciwników. Wow, ej. Tutaj nie ma przeciwników, więc... I są skrzynki. Jajko. Nic. Marchewka, tak, mamy marchewkę. Płyta muzyczna. O, to ja miałem lepsze rzeczy, wiesz co? Tutaj też są skrzynki, ale jest 20 tysięcy mobów. Więc wychodzimy moby. A nie możemy z nimi zawalczyć? Nie, nie, musimy odnieść marchawki i zrobić farmę. Okej. Okay. Tylko uważaj, jest pająk na... Jest kosmiczny pająk na naszej... drodze. Spokojnie, nie mam nic wartościowego. A nie, mam już żelazo. A żelazo jest bardzo wartościowe. Dobra, udało Chciałem się. Chciałem go uderzyć płytką muzyczną. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest w ogóle, w sensie, może to nie jest jako kadłub, bo kadłub to jest rzecz zewnętrzna, ale wydaje mi się, że to o to chodziło, żeby naprawić to serduszko. A! Nie wiem! Bij tego ogurasa! Spoko, ten męski krzyk był zaplanowany. Jezu, to jest kolejny, proszę. Chcesz
To jest jakaś horror mapka, czy co? Nie. I nie ma tutaj żadnej niespodzianki? Nie, dobra, super. No i marchawki posadzone i nawet... Ty, mamy kurczaka. Mamy kurczaka? Mamy kurczaka. Wow, mogę go zjeść? Nie. Proszę. Nie możesz. A z żelaza odłożyłeś już? Nie. To masz. Dobra, ej, mamy już 3 bloki, a potrzebowaliśmy 6. Więc jesteśmy na coraz to lepszej drodze. I czy masz jakieś kości? Czy mam jakieś kości? Mam nic tylko. Ej, to w sumie jakbym wiedział, że są marchewki, to bym nie zbijał jeszcze tabliczki z farmami. Ale spoko, w trakcie odkrywania i tak to zadanie się zrobi, więc ja się... No nie ma co się martwić w sumie tak naprawdę. Mówi, że kilo trzeba ci zrobić. Ale strzała, tak. Ale strzała. Dostałem strzałę w dupsko, nie? Mimo, jak że on w ogóle z takiego kąta w ciebie trafił? No po prostu w dół. Dlaczego one się tam lesbią? Nie powinny się tam lesbić. Czuję się oszukany. Wow. Ej, halo, chyba ci brakuje tlenu. Brakuje mi tlenu. O nie, nie umieraj. Umarłeś. Boże. Przepraszam bardzo. Co cię zabiło? Pamiętasz, jak zginąłeś od pochodni? Tak, pamiętam. To ja to samo zrobiłem. Miałeś pół serduszka i zginąłeś od pochodni? Tak. W sensie było za wysoko i wiesz co mnie martwi? No, ja widzę tam, że większość rzeczy... Ale fart, że ten, w sensie... Odłożyłem to żelazo, jeny zawał. Odłożyłem to żelazo. Dobra. Moment. Teraz to można grać. Teraz można umierać tutaj. Dobra, mamy to. Nie wiem, co straciłem, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, nic że... Nic ważnego. Nic wartościowego, bo będzie mi smutno. Chciałem kości znaleźć, są kości. Masz tu patyki, więc możesz sobie na spokojnie ogarnąć to, co potrzebujesz, więc no, masz patyki zrobione, nie przerabiaj tego na patyki. Kurczaku, wychodź! O, dobra, nie wyszedł. Ale słuchaj, farmy marche... Właśnie, czekaj, ja powinienem melona posadzić. Ja myślę, że te szkielety to jest podstawowym źródłem wszystkiego u nas, więc... bardzo dobrze, że one są i dają nam mączkę kostną, bo tak, mam 9 marchewek. No, mączka kostna jest przydatna, dzięki niej możemy tutaj tworzyć możemy fajne rzeczy. Możemy przeżyć, proszę, to dla ciebie twoja porcja marchewek. O, dziękuję, marchewki są zdrowe. Marchewki są zdrowe, warzywa są zdrowe i wiecie co, jest też zdrowe, czekanie na kolejny odcinek. Dziękujemy wam za uwagę, trzymajcie się do kolejnych, no i cześć. Na razie, cześć. A i wbijacie na hadesia.pl, najlepsze koszulki w internetach.